Dzień dobry, witam Was w studiu meczowym przed spotkaniem 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. O godzinie 18.00 na stadionie Zagłębia rozpocznie się pojedynek, w którym KGHM Zagłębie podejmie Wartę Poznań. A my w tym materiale porozmawiamy sobie z pomocnikiem miedziowych Kokim Hinokio. Sprawdzimy także, kogo na pewno nie zobaczymy dziś na boisku oraz spróbujemy przewidzieć, kogo z piłkarzy Warty zobaczymy dziś na placu gry. Tak więc zapraszam do oglądania dalej. Dobra postawa naszych zawodników w ostatnim wygranym meczu przełożyła się na wyróżnienia indywidualne. W 11. 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy znaleźli się Kacper Bieszczad, który zachował czyste konto, a także Patryk Krzyż, autor dwóch trafień. Tak więc panowie, raz jeszcze gratulujemy i życzymy kolejnych wielu udanych występów. Przybliżając kilka statystyk, niewątpliwie trzeba tu wspomnieć o tym, że Patryk Krzyż w 2022 roku zdobył jak dotąd najwięcej bramek, bo aż 4. Natomiast Kacper Bieszczad notuje obecnie najdłuższą serię bez straconego gola, ale co podkreślał w wywiadach wspomniany Bieszczu, na pochwały zasługuje oczywiście cały zespół. Coś mi podpowiada intuicja, że seria bez straty gola, trwająca już od 3 meczów, nie zostanie dziś przerwana, ale czy mam rację? O tym przekonamy się już za kilka godzin. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego nie będzie dziś na pewno nieobecnych od dłuższego czasu Jewgenia Baszkirowa, Kamila Kruka i Adama Ratajczyka. Do pełni sił wraca także kontuzjowany Mateusz Bartolewski, więc jego również nie zobaczymy dziś na placu gry. Poza tym wszyscy piłkarze są do dyspozycji trenera Stokowca, a o tym, kto zagra, przekonamy się już za kilka godzin. Przed nami przerwa na kadrę, podsumujmy więc sobie listę dotychczas powołanych na zgrupowania reprezentacji piłkarzy KGHM Zagłębia. Powołanie do reprezentacji Czarnogóry otrzymał Aleksander Szczekić, zaś Martin Doleżal znalazł się na liście rezerwowej kadry Czech. Na zgrupowania reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych powołani zostali Łukasz Poręba, Kacper Bieszczad, Łukasz Łakomy, Tomasz Pieńko i Oliwier Sławiński. Informacje o występach reprezentantów znajdziecie oczywiście na stronie zagłębie.com, a już teraz zapraszam Was na rozmowę z pomocnikiem KGHM Zagłębia, Kokim Hinokio. I was happy to come back to Zagłębia. And then also my first game was against Wisła Płock, and then we won the game 3-1. And then also this situation was a little bit difficult for Zagłębia. Yeah, so I'm very happy to play against them, and then yeah, the most important is for win that game. Yeah, when I was start minutes, I spent a good time in there, and then I got a lot of experience with the teammate, and then also they learn to me a lot, teach me a lot. So yeah, for me it was a good time to play Stade Milet. Yeah, in the game we can communication, for example, not speak, but for the eyes or something. So yeah, eye contact for us is very good, and then yeah, we can play more tactical in the game. Yeah, for me, 30 kilometers is not too much, I think, for me. But yeah, for them, it's too much. But I'm very comfortable to run a lot. So that's for me, no problem. Against Bartek Poznan will be, I think, the most important game in this league. And then for us, must be win next game. So yeah, we have to fight like Telmarika. Yeah, so yeah, we have to play good, be focused, then be prepared to Wartę Poznań. Oh, yeah, we have some plan for this game, and then yeah, I hope we'll be good, but for sure we'll be tough also. So yeah, we have to prepare to everything.
Podobnie jak przed tygodniem, znów czeka nas mecz o przysłowiowe 6 punktów, ponieważ rywalem miedziowych będzie kolejny zespół, który również chroni się przed miejscem spadkowym. Spójrzmy na drużynę prowadzoną przez najmłodszego trenera w PKO BP Ekstraklasie, Dawida Szulczka. Warta przez większość obecnego sezonu okupowała miejsca, które nie zadowalały poznańskich kibiców. Nic tym dziwnego, skoro zdołali poprzednie rozgrywki zakończyć jako Beniaminek na 5. pozycji w tabeli. Ostatnie problemy warciarzy wynikały m.in. ze słabej skuteczności. Co prawda zieloni kreowali sobie dobre sytuacje w polu karnym rywala, ale nie potrafili ich wykorzystać, przez co są obecnie drużyną, która ma na swoim koncie najmniej strzelonych goli ze wszystkich ekstraklasowych ekip. Teraz jednak warciarze imponują wysoką formą, dotychczas w tym roku kalendarzowym wygrali już 3 spotkania z Legią, Radomiakiem i ostatnio z Górnikiem Zabrze, dwukrotnie zremisowali i tylko raz schodzili z boiska pokonani. W zespole broniącym się przed spadkiem doszło do kilku transferów. Do najgłośniejszych należy zaliczyć nazwiska Kolumbijczyka Franka Kasztaniedy czy grającego jeszcze do niedawna w Rakowie Częstochowa Miguela Luisza. Z drużyną pożegnali się za to m.in. młodzieżowy reprezentant Polski Szymon Czyż, napastnik Mateusz Kuzimski czy stoper, który przeszedł do KGHM Zagłębia Lubin, Aleks Ławniczak. Trener Dawid Szulczek nie będzie mógł skorzystać dziś z usług niektórych swoich zawodników. Jeżeli chodzi o zawieszenia, to nikt nie będzie musiał pauzować, natomiast w ostatnim czasie z większymi lub mniejszymi urazami zmagali się Jakubowski, Kieliba, Pleśnierowicz, Koryn czy Szelongowski. W tym wydaniu Studia Meczowego to już wszystko. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie o tym, by zasubskrybować kanał telewizji klubowej Zagłębia, bo tym drobnym gestem pomagacie nam się rozwijać. Za dziś dziękuję i do zobaczenia na stadionie. Cześć! To nasza drużyna, to nasza rodzina.